Jeśli nie posiadasz konta na flexi.pl, a chcesz dodawać ogłoszenia o wydarzeniach, akcjach wolontariatu, ogłoszenia o produktach lub usługach oraz rekrutować doświadczonych pracowników z pokolenia flexi, zarejestruj się na portalu. Aby rozpocząć rejestrację, kliknij przycisk z paska menu Rejestracja logowanie. Wyświetli się okno z logowaniem i rejestracją. Kliknij przycisk Zarejestruj konto. Wówczas wyświetli się formularz rejestracji. Pierwszy krok to określenie rodzaju konta. Tutaj zaznacz odpowiednią kratkę. Jeśli prowadzisz firmę i jesteś podmiotem komercyjnym, zaznacz kratkę instytucja. Następnie przejdź do danych logowania. W tej sekcji wpisz swój aktualny adres mailowy, taki do którego masz dostęp, oraz ustal hasło. Przy tworzeniu hasła weź pod uwagę informacje widoczne z boku po prawej stronie. Następnie wypełnij sekcję charakter instytucji, wpisz nazwę, rodzaj działalności oraz wybierz branżę. W sekcji dane instytucji wpisz NIP, ulicę i numer, miejscowość oraz numer telefonu. Adres strony www jest polem, którego nie musisz wypełniać. W tym miejscu możesz również dodać logo firmy, które pojawi się na liście ogłoszeń, przy nazwie instytucji w ogłoszeniu o pracę oraz przy wizytówce firmy. Przejdź do sekcji Osoba do kontaktu. Tutaj wpisz dane osoby, która będzie obsługiwać konto, dodawać ogłoszenia i w przypadku pytań kontaktować się z zespołem Flexi. Podaj imię, nazwisko i adres e-mail do kontaktu. Numer telefonu jest polem nieobowiązkowym. Przed potwierdzeniem rejestracji prosimy o zapoznanie się z regulaminem Flexi oraz informacjami na temat przetwarzania danych osobowych, które znajdują się nad sekcją Zapisz się na newsletter. Jeśli zgadzasz się z warunkami regulaminu, zaznacz kratkę z napisem Oświadczam, że znam i akceptuję treść regulaminu platformy Flexi. Możesz również zaznaczyć od razu chęć dołączenia do naszego newslettera, adresowanego do osób w wieku 50+, oraz biznesowego, adresowanego do firm i działów HR. Jeśli wszystko jest gotowe, kliknij przycisk Rejestruję konto. Zobaczysz ekran z gratulacjami, oznacza to, że rejestracja została pomyślnie sfinalizowana. W tym momencie Twoje konto nie jest jeszcze aktywne. Zaloguj się na swoją pocztę, odszukaj wiadomość od flexi.pl, aktywuj konto i korzystaj z możliwości portalu. Teraz możesz się zalogować. Kliknij przycisk Rejestracja logowanie. Wyświetli się okno z logowaniem i rejestracją. W sekcji Logowanie wpisz swój adres mailowy oraz ustalone hasło i kliknij przycisk Zaloguj się. W prawym górnym rogu pojawi się nazwa instytucji. To znak, że jesteś zalogowany na koncie. Kliknij przycisk Przejdź do profilu, a zostaniesz przeniesiony do swojego konta. Po lewej stronie w zakładce Moje dane w każdej chwili będziesz mógł zmienić wprowadzone przez siebie informacje oraz zmienić hasło. W zakładce Dane do faktury będziesz widzieć listę danych do faktury. Możesz wprowadzić więcej danych klikając przycisk Dodaj. W zakładce Moje aplikacje będziesz widzieć wszystkie wysyłane przez siebie aplikacje. W zakładce Moje ogłoszenia możesz sprawdzić dodane przez siebie ogłoszenia, które dzielą się na oferty pracy, tutaj będziesz widzieć wszystkie dodane przez siebie ogłoszenia o zatrudnieniu oraz aplikacje kandydatów na daną ofertę. Oraz aktywność 50+. Tutaj będziesz widzieć wszystkie dodane przez Ciebie ogłoszenia o wydarzeniach, akcjach wolontariatu lub produktach i usługach. W każdej tej zakładce będziesz mieć możliwość edycji lub usunięcia ogłoszenia poprzez kliknięcie w koło zębate. Będziesz mieć możliwość również kliknięcia w przycisk, który przeniesie Cię w zależności, w której zakładce się znajdujesz, do formularza dodawania danego ogłoszenia. Moje ogłoszenie jest to zakładka, w której możesz sprawdzić status swoich ogłoszeń. Jeśli widzisz status do moderacji, oznacza to, że Twoje ogłoszenie jest weryfikowane przez moderatora strony. Status opublikowany oznacza, że ogłoszenie jest widoczne na portalu. W zakładce płatności znajdują się informacje o Twoich płatnościach. W zakładce ustawienia możesz zrezygnować z usługi newslettera, a także wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia profilu użytkownika. Jeśli chcesz wyjść ze swojego konta, użyj przycisk Wyloguj.